Hej wam, tu Owsikus. Witam w kolejnym odcinku. Pograjmy w In Memoriam. Ostatnim razem doszliśmy do tego levela, którego ja nie mogłem przejść. I powiem szczerze, bardzo mnie denerwuje, ponieważ to jest już chyba trzecia próba nagrania. I za każdym razem jest gorzej. Znaczy, próbowałem wczoraj nagrać ten level. I przyznam szczerze, nie czułem się wczoraj zbyt dobrze. I nagrywałem to... Naprawdę, nagrywałem to 4 razy. Nie udało mi się go w ogóle przejść. I ginąłem w taki głupi sposób, że uznałem... Nie, to jest gówno, nie będę wrzucał takich śmieci. Aha, i sprawdziłem, gdzie jest ten Feather, bo tak jak jest napisane w tej wiadomości, on jest przy naszym domu, jednak nie możemy się do niego dostać. Nie wiem, jak się do niego dostać, może będziemy mogli go zdobyć później. Chociaż nie jest chroniony przez żadne Switch Palasy, tylko przez betonowe bloki, których raczej nie da się rozwalić. Chyba że o czymś nie wiem, chyba że jakoś jest ustawione, że dopiero po przejściu czegoś tam można go zdobyć. Można zdobyć Feather. Jeśli tak, no to no cóż, będziemy musieli się obejść bez niego. Chociaż byłoby o wiele łatwiej. Ten level byłby o wiele łatwiejszy. Z Featherem. Ale to nic, damy radę. Tym bardziej, że ja nie używam save state'ów, ponieważ... No, według mnie to jednak psują one troszkę zabawę. Nie żeby były jakieś bardzo, 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 nie wiem co chcę powiedzieć. Znaczy, nie mam za złe ludziom, że ich używają, ale do takiego haka jak ten, który nie jest na przykład mega trudny jak Kaizo, albo inne Brutal Mario, to jednak wolę grać bez, wolę się zapijać w losowych momentach. Nie, no żartuję. Nie! Kupi joystick! O Boże. Okej, możecie powiedzieć, że oszukuję, ale po tym jak dojdę do tych P-Switchy, zrobię sobie mini-save'a, ponieważ to będzie się... Powiedzmy, że to jest checkpoint. Ponieważ przechodzenie tej pierwszej części w kółko jest dość denerwujące i nudne. I nie stanowi dla mnie problemu, jest jedynie takim sztucznym wydłużaniem gry. Tak więc, żeby nie tracić czasu, ponieważ no nie mam go dużo, zrobię tak checkpointa. I będzie fajniej, wszyscy będą szczęśliwi. Tak? Tak? Wy będziecie szczęśliwi? Bo robienie tego w kółko i chyba nawet będę zapisywał co trzy te. A teraz sobie walniemy. Ciekawe czy to widać. O, zapiszemy sobie tak. Zamknij się. Op. No i teraz nie będę musiał się co chwila wracać, bo mnie to już... Tako mnie denerwowało, także... Dobra, to ty możesz sobie iść. A, tak myślę, że wiem o co chodzi z tą muszlą.
Tam chyba miał stać kupa, który kopał tą muszlę, ale ktoś, czyli mądry autor, postawił tam żółtego kupę, który zamienia się w Disco Shella i dlatego jest tak, jak jest. Okej. Hopla. I po tym P-switchu też zrobię sobie save'a, ponieważ mój joystick szwankuje. Już się kilka razy rozłączył. O! I sam wciska. I czasami, nie wiem, nie łączy jeden przycisk. Dlatego puszczam P-switche w przepaści. To jest denerwujące. Nie jeżu. Nie jeżu. Jedyny jeż, jakiego znaję, to Sonic i to też tak średnio. No tak, tu jest żółty żółw. Ohoho! Epic manuwer. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 save. Nie obchodzi mnie to, save. Hop, save. Save to jest moje zwycięstwo teraz. Teraz to już. Oczywiście jak używam save'ów, to przejdę to na jednym życiu, nie? Takie moje szczęście. Nie no, robiłem te części już tyle razy, że no, trudno mi zginąć. Chociaż oczywiście ginę w głupie sposoby. Hop. Tu bycie dużym nie popłaca. O Jezu, ja już... Ach. Widzicie? O tym mówię. O tym mówię, jakbym miał od nowa przechodzić po takim długim czymś, to bym się zdenerwował. No wskocz tam, Ario, Ario, Ario to jest upośledzony brat Mario. Jest żółty, o, żółty. A, nie, ja biorę tego Fire Flower. No, już prawie chciałem się zabić. Widzicie, taki ze mnie cwany lisek. To jest głupie. To jest bardzo głupie. I tu jest ten kołek, którym zawsze zapominam. Tu zaraz na mnie spadnie 5000 rzeczy. A to nieważne, ja go zabiłem, ja jestem dobry. Tu jest kołek. Ja pamiętam cię, kołku. O tak. Aha. What the fuck, jak ja mam to... O, to jest zabawa. Okej, udało się. Teraz zrobimy... Będziemy cheatować jeszcze bardziej. Spróbuję zrobić... O, fuck. Czas. Double graba. Jeżeli nie wiecie, co to jest double grab, to zaraz się przekonacie. Ale mnie zestresował ten skok. No. Nie mam hitów. Nie mam... O, nie mam hitów! To jest... O. Bardzo zła sytuacja. Okej, double grab musi się udać. Zapauzuję. Zasejwuję, żebym miał czas. Na wszelki wypadek drugi slot, żeby nic się nie zwaliło. Przy tym nam nie zioną się ogniem. To trzeba położyć tu. To trzeba położyć
tym. Nie. O, jest. Teraz mamy, wiem, że tego nie widać, ale mamy dwa P-switche naraz, co bardzo się przydaje w takich sytuacjach. Jest się poganianym przez czas. A, panika. Panika. No to będzie łatwiejsze. Nie! Dobrze, że zrobiłem save'a. Szybko, szybko, szybko. Wsik, szybko. Nie masz czasu. Nie masz czasu. Szkoda, że nie mam żadnego hotkey. Nie ten. Hotkeya na loadowanie. Ale to nic, to nic. Damy radę bez niego. Szybko, 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 prawie spadłem. Szybko, szybko. Szybko, szybko, ale nie za szybko. Hop. Fuck, ten czas leci jak szalony. Ta. Chyba mi się nie uda. Chyba mam za mało czasu. Okay, ale zrobimy to jak najszybciej umiem. Dobrze, wiem, że nie mam czasu. Wiem, że nie mam czasu. Wążów z drogi mi. Jestem speedrunner. Prawie. O Jezu! To by powinno mnie zabić. Ale to mnie zabiło. To jest bardzo stresujące. Nie było to, co chciałem zrobić. Zdarzają się i takie rzeczy. Tak się składa, że w tym przypadku jestem totalnie okej z cheatowaniem. Ponieważ... tak, gra mnie denerwuje. Teraz... O Jezu, walka o czas, walka o czas. Ten smok. Tak denerwujący. To nie miało być tak. Mamy. Teraz biegamy. Ta. Jak tego nie przejdę w tym odcinku, to koniec. Ponieważ ta gra już denerwuje. Hop, 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 hop. Okej, nie zgiń w głupi sposób, nie zgiń w... Owsiun, owsiaczku mój kochany, weź ogarnij fazę i przejdź to. No, 40, ach. Zaraz, chwila. O, okej. Okay. 4 sekundy! 4 sekundy!
zwycięstwo! Oh, fuck. Najgorsze jest to, że przez ten cały czas potrzebowałem tylko 5 P-switchy, a gdy zgubiłem jednego, to resetowałem grę. Oh. O, czerwony level. Okej. Okej, dam radę. A, w następnym odcinku pograjmy w In Memoriam. Lazy Seaside 3. To było Psikus. Trzymajcie się i na razie.